Witam, zagrajmy dalej w Fallout. Znajdujemy się dalej w gruzach, po angielsku Boneyard, pozostałości po mieście Los Angeles. I to jest dzielnica, która się nazywa Forteza, tak? I tu mam jakiś szyld. Ten szyld został opatrzony napisem zbrojeniowcy. Gun Runners. Porozmawiajmy z facetem, który stoi tutaj i pilnuje jednego przejścia przez to bagno, ponieważ tutaj przez to się nie da przejść inaczej niż tą kładką, tak? Co tutaj robisz? Chcę kupić trochę broni. A, doskonale. Klienci zawsze są mile widziani. Wejdź, ale trzymaj broni w kaburze. Porozmawiaj z Zakiem. On znajdzie wszystko, co może być ci potrzebne. I on się teraz usunie, tak? Dobra. I to jest sprzedawca. Cześć, nazywam się Zak. Chcesz kupić uzbrojenie? Zobaczmy, co masz na wymianę. A dostanę zniżkę? Cóż, dopóki Gabriel nic nie powie, musisz powiedzieć tyle, co inni. Mimo wszystko pokaż, co tam masz. Jeszcze jakiś Gabriel tu jest, tak? Dość sporo rzeczy ma. I ma karabin plazmowy. Winchester model P-94. Nie wiem, to się po angielsku nazywało chyba plasma caster, czy jakoś tak. No. Te nazwy tutaj są w polskiej wersji niestety zdupczone ostro. Zobaczmy, ile to kosztuje. To jest tak naprawdę jedyna broń energetyczna, z której się opłaca strzelać. Nie, sorry, jest jeszcze energetyczny chain gun, ale zanim do niego dobrniemy, też trochę czasu upłynie. No chyba kupię tą sobie nawet, bez problemu, no. Jeszcze na pieniądze to wymienię. O, a tu jest amunicja do tego. To też trzeba koniecznie kupić baterię. No to może sobie amunicję jednak nie kupię. Co to, może te baterie sprzedam jeszcze, tak? Okej. Okay. Ten pistolecik. On też dosyć drogi jest. To zamienimy go na pieniądze. I jedną stalonę sprzedam też. No jeszcze peski do tego pistoletu sprzedam. Czyli tak... 80... i 2. Nie ma sensu tutaj obliczać dokładnie tych kwot i tak dalej, tylko... po prostu trzeba dokładać... pieniądze tak, żeby pasowały i tyle. Albo można, jak widać, sprzedawać po trochu. Dobra, czyli zamieniliśmy coś, co waży, na coś, co nie waży w ogóle. Nic. Okej. A gdzie jest ten cały, ten drugi koleś? To może ten jest. Co ty nie wyprawiasz? Nieczęsto miewałem gości. Czy mogę ci pomóc? Dlaczego macie niewielu gości? To miejsce nie jest łatwo dostępne z powodu gniazda tych cholernych szponów śmierci, zaraz obok naszej fabryki. Wydajecie, że być całkiem nieźle uzbrojeni. Czemu ich nie usuniecie? Chodziliśmy tam i parę załatwiliśmy, ale one wydają się ciągle wracać. Poza tym jesteśmy mechanikami, a nie wojownikami. Jak mi zapłacicie, jeśli pójdę tam i się nimi od was zajmę? Jeśli pozbędziesz się raz na zawsze wszystkich szponów śmierci, to ty ustalisz cenę. Okej. Okay. Teraz możemy wybrać tutaj dwie rzeczy. Możemy albo wybrać to pierwsze i wtedy oni po prostu po zabiciu tych szponów śmierci sobie stąd pójdą i będą mógł zabrać stąd wszystko, co się znajduje w tych szafkach. Albo można też wybrać to drugie i wtedy oni pomogą mi w walce z regulatorami, tak? Mam paru przyjaciół, które naprawdę przydałyby się trochę waszego uzbrojenia. Sprzątnij szpony śmierci, wszystko, wszystkie, a ubijemy interes. Okej, okay, zrobię to. Zaraz. Czy ja nie sprzedałem tego holodysku, który był mi potrzebny? Ups. A to chyba było, trzeba pokazać to temu Zimmermanowi całą, nie? Holodysk, mam nadzieję, że ten facet będzie go jeszcze miał. No, odkupię go. Trochę się pospieszyłem z tym. 22 i jeszcze jeden. Okej, okay, oferta. W ogóle się przekonajmy, co to jest. A nie, to jest ta transmisja mutantów. No dobrze, ja tego nie potrzebuję. Kurde.
Dobra, uzdrowię się. Pójdziemy wyeliminować te szpony. Tą broń plazmową, którą kupiłem, jeszcze nie będę jej używał, ponieważ moja postać jest jeszcze w posługiwaniu się do broń trochę za słaba. Aczkolwiek możemy zobaczyć. No jest ona grubo silniejsza od tego pistoletu. Aczkolwiek jak widać tutaj też jest odporność na nią inna, tak? Czyli to nie jest broń konwencjonalna, tylko to jest broń plazmowa. I po prostu niektórzy mogą mieć większą odporność na broń plazmową niż na broń konwencjonalną, tak? I w efekcie może ona zadawać mniej obrażeń. Ale akurat w tym przypadku broń plazmowa w tej grze jest chyba zawsze silniejsza. Dobra. Potwór, którego chcemy zabić, znajduje się tu. To maciora szpana śmierci. Ma 320 punktów wytrzymałości i może sprawić nam niezły kłopot. Spory. Tym bardziej, że tu jest ciemno, jak widać, i przez to nasza postać będzie atakować mniej celnie. Ale to jest pewien trik, który można wykorzystać, żeby się tego szpana śmierci pozbyć. Ja pokażę. Ta maciora już powinna być nastawiona na mnie, tak? No, i będzie za mną biegać. A ja będę uciekał. O! Obrywałem dość grubo. Teraz tak, używam schodów. Użycie schodów zabiera 2 punkty akcji, tak? Teraz sobie zapiszę. Klawisz A na klawiaturze włącza tryb wal. Czyli tak, używamy schodów i w momencie jak ekran się zrobi czarny, szybko wciskamy A. Znaczy ten ekran się nie robi czarny, po prostu w momencie kiedy nasza postać użyje już tych schodów, my zaczynamy wciskać A i wtedy schodzimy na dół, aktywuje się tryb walki, strzelamy do szpona i wychodzimy na górę. I się nie udało, ponieważ moja postać się zgłupia. Bo ja po prostu źle kliknąłem. No ale ja nie będę tego eksploitował, wiadomo o co chodzi. Po prostu tak można wyskończyć, tak? Może doprowadzić do tego, że ten szpon nie wykona aż ani jednego ruchu. Świetne. Ups. Your life ends in the wasteland. To smutne. Nasz szkielet znalazł się na pustyni, mimo że zginęliśmy w jakiejś piwnicy. Może powinien był się uzdrowić przed zejściem tutaj na dół. A. Strzał. Użyjmy tego grubego snipaka, co? Ja wiem, że on mnie uszkodzi potem. Ale trzeba... Ale trzeba go kiedyś wykorzystać, prawda? Och, głupi Taiho. Skutkuje to groźną raną, lecz nie odnosi obrażeń. To ma sens. Najgorsze jest to, że ten szpon może mnie powalić, tak że moja postać nie wstanie i wtedy będzie marnować punkty ruchu. Nie gadajcie, że będzie drugi raz robił ten szpon. Mam nadzieję, że nie. No, uff. Sru? Tylko 14? Szczęście mam dobry pancerz i dosyć dużo punktów wytrzymałości, przez co jestem w stanie wygrać tą walkę. Nawet taka bestia wydaje się być zaskoczona tym oszałamiającym atakiem. I słusznie. No to mam szansę w następnej turze już ją pokonać. Jeszcze Ian coś tam pomógł. No cóż.
No to spróbujmy jeszcze raz. Znowu, że powinienem się uzdrowić, tak? Przed zejściem na dół. Nic nie szkodzi. Powinienem to przeżyć. Dobra. W oczy. Traci 15. Kurde, miałem już to wygrać, a teraz znowu muszę zabijać tego głupiego potwora od nowa. Dobra, może korzystałem tutaj z chwili takiej, że się tak naprawdę nic nie dzieje. Coś tam może poopowiadam, dlaczego to nie lubię Fallout 3. I od razu powiem, że to nie ma nic w związku, że to nie ma żadnego związku z tym, że zmienili schemat całej rozgrywki, tak? Czyli że zamiast widoku z góry i walki turowej jest teraz walka w czasie rzeczywistym i widok z pierwszej postaci. Naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla mnie i uważam, że Fallout New Vegas, który jest zrobiony na tym samym silniku, jest grą o wiele lepszą, pomimo że ma o wiele więcej takich bugów paskudnych, które psują rozmaite questy. No właśnie, ale czym się w takim razie różni New Vegas od... Dlaczego on atakuje kopniakami? Co, głupi jest jakiś? Czym się różni New Vegas od Fallouta 3? Przede wszystkim te wszystkie questy i postacie w Falloutie 3 to po prostu są jacyś debile. Tam nie ma ani jednej postaci, która byłaby w jakiś sposób inteligentna. Która by po prostu nie sprawiała, że gracz grając tą grę czuje się traktowany przez grę jak idiota. Druga rzecz to jednak chyba trochę oni przesadzili z tym pseudohumorem i z tym klimatem lat 50., tak? Ponieważ no tutaj w Falloutie 1 też to występuje, ale jednak nie jest to aż tak bardzo przerysowane. A Fallout 3 stanowi jakby taką paskudną karykaturę lat 50. I to zrobią nieudolnie po prostu. Te wszystkie lokacje, które się tam znajdują, też nie mają żadnego sensu. Ci ludzie, którzy na przykład tam mieszkają, nie zajmują się w ogóle hodowaniem żadnej żywności ani nic. Ci na przykład zwierzy Tenpeniego to są bogacze, którzy tak naprawdę nie są bogaczami. Oni po prostu są bogaci dlatego, że mówią, że są bogaci, tak? Tak naprawdę każdy mógłby się zaszyć na przykład w supermarkecie i też powiedzieć, że są bogaci, bo pracują, bo mieszkają w supermarkecie, tak? Coś na tej zasadzie właśnie. Co tam jeszcze jest? No chociażby taki quest w tej wieży Tenpeniego. Dobra, to ja też trzeba zabić oczywiście. Tam jest... coś takiego, że jak wpuścimy te góle, które się chcą tam dostać, nie? Po tej wieży. A w tej wieży mieszkają ci rysici, którzy tych guli nie lubią. No to później się okazuje, że ci gule zamordowały wszystkich tych mieszkańców. Nawet tych, którzy nie mieli nic przeciwko tym, żeby ci te gule tam mieszkały, tak? No. I później przychodzisz i zabijesz te gule, to dostajesz złą karmę, bo zabijesz dobrych. Kompletny bezsens. Dobrało mi 3 punkty wytrzymałości, ponieważ... użyłem tego steampaka grubego, tak? Dobra, przepuśćmy jeszcze raz. Niestety znowu trzeba broń schować do plecaka, to mi się w tej grze trochę nie podoba jednak. Ale cóż, dopóki pamiętamy, że ta broń nie jest nigdy na sprzedaż, to nic się tak naprawdę nie dzieje. Bo parę razy mi się już zdarzyło sprzedać po prostu broń, która była mi potrzebna, którą właśnie schowałem z tego względu, że postacie prosiły o to. Ty, muszę sprawdzić, dlaczego ty walisz kopniakami. Przecież masz amunicję. Nie rozumiem. To nie jestem koleś. Ty co? Pozabijałaś je wszystkie? Dzięki bogom. Teraz możemy się przenieść tam, gdzie sami będziemy mogli zdobywać surowce. Bez konieczności polegania na tych węszach z Adytum. Wybierz sobie, co tylko zechcesz. Mam paru przyjaciół, które naprawdę przydałaby się trochę waszego uzbrojenia. Załatwione. Daj znać swoim przyjaciołom, że dostaną broń. Dziękuję. Dobra. Quest wypełniony. Możemy do nich przychodzić i handlować, prosić ten...
kupować uzbrojenie dalej, tak? Aczkolwiek chyba już nic więcej od nich nie będę potrzebował. Teraz się wracamy z powrotem do dzielnicy, gdzie były brzytwy. Ostrza, znaczy się. Teraz minut 6 mi zabrało. To jest cena za super steampaka, niestety. No co jest, kurde? Come on. Ale jeszcze zanim pójdziemy do ostrzy, to się wybierzemy tam w lewo. A mianowicie tam w lewo jest jeszcze jedna dzielnica. Dystrykt 9. Nie do końca. Co to jest? To symbol. W samym sercu miasta wznosi się wielka, odbudowana i fortyfikowana biblioteka. Budynek jednocześnie zgrabny i groźny. Napawa cię spokojem. Dla wyjątku, tak? Tym symbolem posługują się uczniowie apokalipsy. To Katia. Nie pochodzisz z tych okolic. Kim jesteś? Nazywam się Alice. A co, jeśli mogę spytać, robisz w gruzach? Po prostu wędruję po świecie. Zwykłym wędrowcem już to kiedyś słyszałam. Nikt nie przychodzi do gruzów z wyjątkiem tych kupców z hubu i ludzi szukających szybkiej śmierci z rąk gangów. Po co ty naprawdę jesteś? Masz rację, szukam procesora. To akurat nie jest prawda, ale ja to wybiorę. Procesora sterującego systemu uzdatniania wody? Niestety nic nie wiem na jego temat. Tu w gruzach nie widuje się wiele techniki tego typu. Może z wyjątkiem rzeczy, nad którymi pracuje Miles. Czy w takim razie możesz mi opowiedzieć o coś więcej o gruzach? Co możesz... Chcesz się czegoś dowiedzieć o terenach wokół tego miasta? Gruzy to całkiem groźne miejsce. Nigdy nie miałem okazji, żeby stąd odejść, ale sądzę, żebym z niej skorzystała. Ciekawe. Popatrzmy, zaraz na południe stąd masz katedrę. Jest tam jakiegoś rodzaju sekta, ale trzymam się od nich z daleka. Dzieje się tam coś ponurego. Słyszałam też o ośrodku handlowym zwanym hubem. Od czasu do czasu zjawiają się tu karawany stamtąd, ale nigdy tam nie byłam. Osobiście nie planuję tu zbyt długo zostawać. Bez jaj. Jak szukasz jeszcze kogoś do pomocy, to się na to pisze. Lepsze to niż spędzenie reszty mojego żywota w tej nocnej dziurze, nie? Jesteś mile widzianym dodatkiem, ale pustynia nie jest o wiele bardziej rozrywkowa. W porządku. Wygląda na to, że mamy trochę tyłków do skopania. Świetnie. Mamy kolejnego towarzysza. Zyskujesz 200 punktów za zwerbowanie Kati, szabrowiczki z gruzów. Katia posługuje się niestety broniami takimi, które strzelają seriami. I to może być trochę groźnie dla mnie i dla moich kolegów. Nie wiem tak naprawdę, jaki pistolet można by jej wręczyć, żeby była jak najmniej szkodliwa dla otoczenia. Może to, może tym się będzie mogła posługiwać. Jest pewna szansa, że tak. A jak nie, to to. Będzie trzeba je wcisnąć, tylko pytanie, czy mam do tego amunicję. Do jednego i do drugiego. Do jednego mam. Do drugiego pewnie Ian dźwiga wszystko. Co ja zrobiłem? Zrobiłem. Wyjdźmy na zewnątrz może. Ian, najpierw. Tylko 60. Niedobrze. No cóż. Dostanie to i miejmy nadzieję, że nie będzie ranić moich kolegów. Albo mnie. Jak będzie, to się najwyżej zostawić całość. Dobra. Co to jest? To jest świetne miejsce. I tutaj jest Nicole. To jest gadająca głowa, z którą zaraz porozmawiamy. Ale to zaraz nastąpi w następnym filmie.